No dobra, no to zaczynamy. Dzień pierwszy, najpierw wycieczka do biura. Witam w biurze. Teraz czas na sprzątanie. Muszę sobie zrobić kilka plakatów i kilka ulotek, które potrzebuję wysłać do drukarni. Mój codzienny dzień pracy podzielony jest tak naprawdę na kilka etapów. Każdy dzień też zawiera tą pracę przy komputerze. To jest coś, co jest nieodłącznym czynnikiem chyba każdego biznesu, każdej firmy, którą prowadzicie. Tak też jest w przypadku szkoły tańca. Druga część dnia to z reguły wymaga troszeczkę jeżdżenia po mieście, ponieważ muszę podjechać na niektóre spotkania, czasami odwiedzić zajęcia jednego z instruktorów, którzy też z nami współpracują. No i trzecia część dnia to już wspomniane zajęcia, czyli wieczór, popołudnie, czasami w środku dnia to są kursy, szkolenia i wszystkie te zajęcia z grupami, które prowadzimy. Czyli udało się szybciej. Miało być na 15, a jest godzina 11 i ludki są gotowe. W takim razie zabieram się do tego, żeby po nie pojechać. Muszę się przyzwyczaić do tego, że wszędzie noszę ze sobą teraz ten aparat. To jest takie dość uciążliwe, bo na początku tak się trzeba nauczyć z nim obchodzić, żeby go nie rozwalić gdzieś. No to jedziemy. No to jesteśmy. Trochę trzeba było pojechać, ale to jest taka fajna, sprawdzona drukarnia. Oni za każdym razem, jak tylko się okazuje, że jest naprawdę coś pilnego, to dajemy radę. I to jest w sumie klucz do tej całej historii. Jest kilka bliżej, ale ja zawsze wolę podjechać tutaj, bo wiem, że zdążę. No dobra, mamy wszystko. W takim razie jedziemy dalej. W międzyczasie dowiedziałem się, że niestety buty jeszcze nie są gotowe, więc wracam sobie do biura. Przygotowałem sobie teraz też listy, ponieważ właśnie do tej szkoły, do której się wybieram, potrzebuję zrobić zapisy. Samochodu teraz nie będę miał, więc będę się musiał dostać do szkoły w jakiś inny sposób. Laptopa zabieramy, bo jeszcze dzisiaj będę musiał złożyć ten odcinek, który teraz kręcę. Teraz wracam. Znowu się muszę przywdzieć. Wiem sobie buty na zmianę. Bo głupio by wyglądał ten dzień, sobie ten tańczy. Ale dobra, czas wracać. Do widzenia! Teraz kilka lekcji indywidualnych, a o 20 zaczynamy roztańczone bronowice, ponieważ jak się okazało, jest tak wiele osób chętnych w poniedziałek, że musieliśmy podzielić i wyselekcjonować drugi dzień, żeby była druga grupa. To jest właśnie w środę, czyli będziemy mieli i w poniedziałki, i w środę zajęcia z roztańczonych bronowic.
do 13, potem mamy korka. Jeszcze rola. Zaczynamy środowe zajęcia z roztańczonych bronowic. Jest 21:40, dzień się skończył. Zajęcie zakończone, można wracać do domu. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia jutro.